Jak zrobić skrzynkę narzędziową, dzięki której nasze narzędzia warsztatowe będą zawsze na swoim miejscu? Aby łatwo utrzymać porządek w przydomowym warsztacie i zapanować nad bałaganem, warto odkładać narzędzia na swoje miejsce. Do tego celu idealnie sprawdzi się prosta skrzynka narzędziowa z lukiem na organizer, którą możemy zabrać ze sobą, wykonując dowolną czynność monterską poza naszym warsztatem. Odpowiednio zaimpregnowana skrzynka posłuży nam przez długie lata. W tym celu warto użyć impregnatu gruntującego, a następnie lakierobejcy marki Vidaron. Ochroni to naszą skrzynkę zarówno przed plamami, jak i czynnikami atmosferycznymi. Zaczynamy! Pamiętaj, aby rozplanować wymiary, zanim dokonasz wyboru materiału. Przy tym projekcie użyta została płyta klejona, dostępna w każdym markecie budowlanym. Wyznacznikiem długości i szerokości skrzynki jest wymiar pobrany z plastikowego organizera. Wycinamy podstawę, boki, uchwyt. Szlifujemy papierem ściernym o odpowiednio dobranej gradacji. Odpylamy miotełką. Przystępujemy do kolejnego etapu prac – impregnacji. W tym celu używamy bezbarwnego impregnatu gruntującego do drewna Vidaron. Pozostawiamy go do wyschnięcia na 24 godziny. Następnie malujemy skrzynkę lakierobejcą dekoracyjno-ochronną superwydajną Vidaron. Lakierobejce mieszamy patykiem do uzyskania jednolitej konsystencji, a następnie za pomocą pędzla rozprowadzamy na powierzchni drewna. Po wyschnięciu, zgodnie z instrukcją na opakowaniu, nakładamy drugą warstwę. Ostatnim etapem prac jest złożenie drewnianych elementów w całość. Nawiercamy otwory. Skręcamy. Czynność tą wykonujemy za pomocą wkrętarki i wkrętów do drewna, łącząc poszczególne elementy skrzynki. Nasza skrzynka jest już gotowa. Od teraz zachowanie porządku w narzędziach nie będzie już żadnym problemem.